Pedro Regis Anguera Brazylia, orędzie Matki Bożej, Królowej Pokoju, przekazane w dniu 26 marca 2024 roku. Drogie dzieci, zaufajcie całkowicie mocy Boga, a odniesiecie zwycięstwo, odwagi. Pozwólcie Panu kierować waszym życiem. Macie wolność, ale najlepszą rzeczą jest wypełnianie woli Bożej. Dbajcie o swoje życie duchowe. Podejdźcie do konfesjonału i szukajcie miłosierdzia mojego Jezusa. Nie można uzyskać miłosierdzia bez pokuty i spowiedzi. Jestem waszą matką i kocham was. Podajcie mi swe dłonie, a ja poprowadzę was do zwycięstwa. Modlitwa, pokuta i uczynki miłosierdzia. Oto kroki otwierające się na łaski nieba. Naprzód będę się modlić za was do mojego Jezusa. To jest orędzie, które wam dziś przekazuję w imieniu Przenajświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.